Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Dzisiaj sięgamy do listu świętego Pawła do Tytusa i czytamy z pierwszego rozdziału od pierwszego wersu. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary, wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Ten wstęp jest bardzo ważny, dlatego że on mówi nam, kim jest apostoł Paweł jako wysłannik Boży i jaką służbę sprawuje, a ponieważ za chwilę powiemy o biskupach, no to jest ważne, abyśmy rozumieli, do czego ich Paweł zachęca. On mówi tak, że jest sługą Bożym i jest apostołem Jezusa w służbie wiary wybranych Bożych. Służba wiary wybranych Bożych. Czyli mówiąc inaczej, albo nawet mówiąc wprost, apostoł nie służy światu, nie służy ludziom tego świata, ale służy tym, którzy są wybrani przez Boga. Może się ktoś oburzyć, ale no tak uczy Słowo Boże. Służbie wiary wybranych Bożych. Czasami trudno to ludziom przyjąć, ale niestety, moi drodzy, niestety, a może stety, w zależności od tego, kto nad tym się pochyla. Nie możesz zostać uczniem Jezusa Chrystusa, jeżeli do Chrystusa nie pociągnie cię Ojciec. Głębiej wchodząc w ten temat, można powiedzieć, że Bóg musi chcieć cię wybrać. A nawet jeszcze głębiej wchodząc w ten temat, trzeba powiedzieć, iż Biblia tak uczy nas, iż zanim się pojawiłeś na świecie, a jesteś wierzącym człowiekiem, to zostałeś wybrany przez Boga. Nie jestem kalwinistą, żeby było jasne, aczkolwiek po części nim jestem. W zależności też od tego, co dla kogo znaczy kalwinizm, bo jak słyszę polskich kalwinistów, to mam wrażenie, że jeszcze trochę czasu minie, a uznają kalwinistę za zwodziciela. Przepraszam, uznają Kalwina za zwodziciela. Kalwin miał twardą teologię, można się z nią zgadzać lub nie, ale twierdzenie, iż Kalwin uczył, że ktoś jest zbawiony, na wieki zbawiony i to jest właściwie takie clue jego teologii, jest i prawdziwe, i fałszywe. Dlatego, że nasi kalwiniści podkreślają tylko to, zbawione na wieki zbawione. A czy ktoś jeszcze z tych polskich kalwinistów pamięta, jak surowy w swoim nauczaniu był Kalwin? Czy ktoś pamięta, że potrafił skazywać na stos? Nie było to oczywiście czymś powszechnym i często spotykanym, ale tak było. To był człowiek, który od siebie wiele wymagał i wymagał od tych, którzy idą w jego ślady. A polscy kalwiniści żyją jak chcą, robią co chcą, ale oczywiście zbawione na wieki zbawione. Dlatego mówię, że pewnie Kalwina by chętnie uznali za heretyka, bo też im do końca nie odpowiada właśnie taka postawa Jana Kalwina, przed którym chylę czoła, żeby było jasne. Tak więc apostoł jest oczywiście w służbie wiary, ale wybranych Bożych. Dalej jest w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I tutaj spotykamy coś, co bardzo wielu ludziom dzisiaj nie odpowiada. Służba poznania prawdy. Po pierwsze, tak jak nieszczęsny Poncjusz Piłat mówią w tym czy w inny sposób. A co to jest prawda? Biblia jest Biblią, ale trzeba ją przystosować do dzisiejszych czasów. Inni mówią, nie przesadzajmy z tą Biblią. Jeszcze inni mówią,
Biblia, Biblią, a życie życiem. Słuchajcie, wszystkie te trzy możliwości znajdziecie w aktualnie funkcjonujących kościołach. Każda z tych możliwości, którą wymieniłem, może być przypisana do konkretnego adresu i do konkretnego pastora, który te rzeczy wypowiedział, pewnie wypowiada częściej. A więc nie jest to żadna tam iluzoryczna myśl, ale to jest praktyka dzisiejszego Kościoła. A jaka ma być prawda? Oczywiście mówimy, że Biblia jest prawdą. No ale każdy próbuje z niej niestety wyszarpnąć, co mu tam odpowiada, a zapomnieć o tym, co mu nie odpowiada. No i tu jest pewien dopisek, który niestety ogranicza Biblię do zapisu, który mamy przed sobą. To musi być poznanie prawdy zgodne z pobożnością. Pobożność to taka cecha wierzących ludzi, która zawiera w sobie po pierwsze uniżenie przed Bogiem, po drugie całkowite skoncentrowanie swojego życia na Bogu, po trzecie posłuszeństwo Bogu. Można oczywiście jeszcze co nieco do tego dodać, ale myślę, że to są najważniejsze cechy pobożności. I jeżeli te cechy mamy, a powinniśmy je mieć jako ludzie nowonarodzeni, no to wtedy, czytając Słowo Boże, poznajemy prawdę. I nie buntujemy się, nie próbujemy oszukać siebie czy innych, po prostu jesteśmy oddani temu, co tam jest napisane. No, wielu ludziom to dzisiaj nie odpowiada. Mamy dzisiaj bardzo wielu biskupów i myślę tutaj nie o biskupach tylko jako urzędzie, ale o generalnie starszych zborów, bo słowo biskup to po prostu starszy. I mamy dzisiaj bardzo wielu biskupów, którzy niewiele mają wspólnego z pobożnością. No i czego taki biskup może nauczyć? No tego, co sam przeżywa, czego sam doświadcza. Często może uczyć tylko głupot, oszustw, niemoralności, lekceważenia Słowa Bożego, bo ten człowiek nie ma umiłowania prawdy poprzez pobożność. On nie chce poznawać prawdy. On chce głosić swoją prawdę. Jak to słynny Kwicoł kiedyś powiedział, jest prawda, ty jest prawda i jeszcze jedna prawda. Każdy, kto oglądał Janosika, wie, o jaką prawdę jeszcze chodzi. Ale prawda jest tylko jedna, a jest nią Jezus Chrystus. I co jest powiedziane dalej, bo to jest ważne. Biskup, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty czy krnąbrności. Ilu dzisiaj dzieci, ile dzisiaj dzieci starszych zborów, tu myślę o starszych pastorach, biskupach, prezbiterach, ile z tych dzieci dzisiaj jest krnąbrnych, ile żyje w rozpuście. Naprawdę nie chcę nikomu niczego wyrzucać. Czasami ten człowiek, który spłodził te dzieci, sam cierpi nad losem tych dzieci i zdarzają się takie sytuacje, one są nawet w Biblii przecież unaucznione, kiedy naprawdę dobry ojciec miał fatalne dzieci. Jeżeli zaniedbał swoje ojcostwo, no to trudno, ale jeżeli nie zaniedbywał, Samuel miał fatalnych synów, a sam był Bożym prorokiem. Jefte, kapłan, miał fatalnych synów, ale sam był kiepskim ojcem. Widzicie jakąś logikę w tym? Nie widzę żadnej logiki. Jeden wspaniały człowiek i dwóch nieudanych synów. Drugi kiepski człowiek i dwóch nieudanych synów. Ale zwracajmy na to uwagę, bo jeżeli ten starszy kościoła rzeczywiście żyje byle jak, uczy, naucza byle jak, nie jest wierny Słowu Bożemu, no to jakim cudem jego dzieci mają być święte? Jakim cudem jego dzieci mają być pobożne? To jest praktycznie niemożliwe.
Zwracajmy na to uwagę. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, oj i tutaj by się znalazło wiele ciekawych przykładów, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, właśnie pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się praworządnej, prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak i też u nas zdawać odpór, ale można też przeczytać, zawstydzać tych, którzy jej się przeciwstawiają. Jest bardzo ważne, abyśmy mieli naprawdę kościoły pełne wspaniałych duchowych przywódców. W jakim sensie poziom, który reprezentuje Kościół, sprawia, że przywódca, czy to pastor, czy starszy, jak zwał, tak zwał, dostosowuje się do tego poziomu. To jest prawda. I kiepski Kościół będzie miał na ogół kiepskiego przywódcę. Chociaż zdarzają się wyjątki i o tym też trzeba pamiętać. Ale wspaniały mąż Boży, stojący na czele Kościoła, jest w stanie poprowadzić ten Boży lud naprawdę w takie duchowe miejsca, do takiej duchowej rzeczywistości, w której ci ludzie nigdy nie byli. I powinniśmy się modlić o pastorów, modlić się o biskupów, o prezbiterów, o starszych, aby byli takimi ludźmi. Nie może być starszym ktoś, kto lekceważy swoje obowiązki na przykład. Nie może być starszym ktoś, kto, zdarzyło mi się tak kiedyś spotkać takiego starszego, który w czasie, kiedy jego zbór się zbierał na nabożeństwie, on sobie chodził po centrum i wybierał się do kina. Na pytanie, jak to jest możliwe? Powiedział, co mi nie wolno? Jestem wolnym człowiekiem. No tak, ale w tym momencie powinien być natychmiast odsunięty od urzędu pastora czy starszego zboru. Ja bym go nawet nie dopuścił do mycia WC, bo nie nadaje się taki człowiek do niczego, bo to jest niewierzący człowiek po prostu. Zróbmy jako ludzie wierzący tak wiele, jak jest tylko możliwe, żeby nasze zbory były czyste i święte. Żebyśmy nie wstydzili naszych zborów. Żeby ludzie, którzy przychodzą do naszych kościołów, zobaczyli to, co najwspanialsze. Zobaczyli prawdziwego Chrystusa w tych, którzy tam się gromadzą. A co możemy zrobić? Możemy się modlić. Możemy rozmawiać, ale nigdy nie odpuszczajmy. Jeżeli w jakimś momencie dojdziemy do wniosku, że już nic zrobić się nie da, to trzeba strzepnąć proch i iść tam, gdzie Bóg nas poprowadzi. Ale najpierw musimy stoczyć walkę o nasz Kościół, o mój zbór, duchową walkę. Pamiętajcie, że nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z diabłem, który tych ludzi zniewolił, oszukał i doprowadził do upadku. Może Bóg nas chce użyć do tego właśnie, aby ci ludzie znowu stanęli na nogach, duchowych nogach, znowu wyciągnęli ku Bogu ramiona i zaczęli Go wielbić. Nie lekceważmy modlitwy, nie lekceważmy wierności, nie lekceważmy wylewania łez, nie lekceważmy. Wiele może usilna modlitwa świętego człowieka. Wiele. Amen.